zdarzeń, które trwały w czasie gospodarki, mamy przyjemność gościć. Działa. Świetnie. A dzisiaj podpisujemy umowę przekazania wydarzeń w Bibliotece Narodowej Archiwum Zbigniewa Sajchera. Bardzo serdecznie witam siostrę znakomitego muzyka, kompozytora, panią Małgorzatę Sajcherę. Będziemy mieli przyjemność za chwilę podpisać umowę na przekazanie archiwum. Jest to szczęśliwy dzień dla Biblioteki Narodowej, szczęśliwy dzień dla polskiej kultury, kiedy kolejny fragment dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa narodowego, zarówno muzycznego, jak i pisanego, ma zapewnioną przyszłość. Stałe miejsce w skarbcu Rzeczypospolitej, które mieści się w tym gmachu. Tutaj, gdzie znajdują się najcenniejsze rękopisy muzyczne z największym zbiorem autografów Fryderyka Chopina, z rękopisami tak wybitnych dwudziestowiecznych muzyków jak Szymanowski, czy wreszcie tak wybitnych jazzmenów od kilku lat jak Krzysztof Komeda. Jak Państwo pamiętają, przy tego rodzaju okolicznościach wyrażam nadzieję, że fenomen polskiego jazzu od lat 50. do dnia dzisiejszego będzie traktowany jak niezwykły dziejak kultury. I że wyrazem tego będzie wpisanie Archiwum Jazzu Polskiego na listę pamięci świata UNESCO. Dlatego, że doświadczenie polskie, tak niezwykłe od II wojny światowej aż do 1989 roku, powodowało, że szukano miejsc, przestrzeni wolności. I tak się stało szczęśliwie dla muzyki, szczęśliwie dla jazzu, że ta przestrzeń była przez wybitnych twórców odnajdywana. I tak się też szczęśliwie stało, że nie tylko to doświadczenie, ale także doskonałość twórcza jazzmenów była doceniona na świecie. I dzisiaj podpisujemy umowę darowizny na archiwum jednego z uznanych na świecie wybitnych muzyków. Nieszczęście sprawiło, że życie było tak krótkie, ale ogromnym walorem tej twórczości jest, czy docenieniem tej twórczości jest fakt, że w tak krótkim, czy tak krótkim życiu nadal możemy powiedzieć, że jest to legenda trwała, legenda żywa. Bardzo dziękuję pani Małgorzacie Sajfer, która podpisze za chwilę umowę. Bardzo dziękuję wdowie nieobecnej dzisiaj, pani Renie Beck, a także wszystkim tym, dzięki którym ta umowa dochodzi do skutku. Bardzo się cieszę, że środowisko jazzowe w Polsce traktuje Narodową Książnicę jak miejsce zaufania środowiskowego, zaufania publicznego. Tak powinno być i tak Biblioteka Narodowa od 1737 roku funkcjonuje jako skarbiec Rzeczypospolitej, jako miejsce zaufania i trwałego przekazywania tego, co w kulturze polskiej najbardziej godne i tego, co w kulturze polskiej najbardziej warte zachowania. Już teraz bardzo dziękuję za ten gest znakomity. Gest, który wyrazi się za chwilę podpisem. Bardzo proszę panią Małgorzatę Sajfer, siostrę wybitnego muzyka.